Gama. Partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o ciało pozytywności, nadwadze i otyłości. Jakie intencje stoją za hejterami i co naprawdę pomaga ludziom schudnąć? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Nazywam się Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a ze mną dziś jest dr Anna Januszewicz z Instytutu Psychodietetyki i z SWPS-u. Ja obserwuję od dłuższego czasu z konieczności zawodowej dyskusję w mediach społecznościowych na temat nadwagi i otyłości i widzę tutaj takie dwie przeciwstawiające się sobie grupy. Jedna poucza innych o diecie i ruchu, a druga domaga się akceptacji różnorodności. Czy do której z tych grup jest Pani bliżej? Czy któraś z tych grup robi więcej dobrego niż złego? Myślę, że bliżej mi jest do tej grupy, która opowiada się za akceptacją różnorodności, ale jednak nie chcę tutaj popadać w skrajności i chcę łączyć tę akceptację jednak z pomaganiem w zmianie, jeżeli ktoś takiej pomocy potrzebuje, jeżeli tę zmianę akceptuje. Także dla mnie ta akceptacja nie wyklucza tej zmiany. A kiedy się zaczyna taka skrajność? Co jest dla Pani skrajnością w takiej dyskusji? Jeżeli chodzi o tę akceptację, co jest skrajnością? Przyznam, że naprawdę dużo słucham głosów osób, które opowiadają się za akceptacją, które tej akceptacji potrzebują, bo jej mają za mało. No, dużo to wywołuje empatii we mnie i całym sercem jestem za tym, żeby tym osobom ulżyć, żeby te osoby czuły się jak wszystkie inne osoby, bo jak najbardziej one na to zasługują i to jest w ogóle bezdyskusyjne. Z drugiej strony, jak słucham tej dyskusji, to czasami jakiekolwiek poczynania ze strony specjalistów ukierunkowane na pomaganie osobom z otyłością są odbierane czasami jako niepożądane, jako nieakceptowane przez te osoby. Na przykład chociażby używanie samego słowa otyłość. Są takie osoby, które nie chcą, żebyśmy mówili o problemie nadmiernej tkanki tłuszczowej w kategoriach medycznych. Nie chcą tego terminu otyłość. Zresztą głosy są bardzo podzielone, jak chcą być te osoby nazywane i to jest też zrozumiałe, bo każdy może mieć tutaj swoje preferencje, ale przyznam, że ja jako osoba, która, tak jak powiedziałam, uważam, że całym sercem wspieram takie osoby, chciałabym im pomóc, jak tylko to jest możliwe. Jednocześnie wielokrotnie byłam posądzana o to, że jestem fatfobiczną osobą, bo na przykład mówię o odchudzaniu. I dla niektórych wspieranie czy akceptowanie osób z otyłością ma wykluczać mówienie o odchudzaniu i to odchudzanie jest postrzegane jako coś zawsze złego, a specjaliści, którzy śmieją o tym mówić jako tacy, którzy potęgują ten problem, bo oczywiście tutaj się zwraca uwagę na negatywne aspekty odchudzania, na możliwe skutki uboczne i oczywiście one są faktem. Niemniej jednak nie zawsze z odchudzania płynie tylko samo zło i pozytywne konsekwencje jak najbardziej pojawiają się u wielu osób i, no i do nich dążymy. Natomiast osoby zmęczone prawdopodobnie tym odchudzaniem, czy takie, które doświadczyły tych negatywnych skutków diet odchudzających, odchudzania jako takiego, zaczynają postrzegać specjalistów, którzy w ogóle w jakikolwiek sposób mówią o odchudzaniu jako osoby fatfobiczne, osoby, które są skoncentrowane na kulturze diet w takim złym rozumieniu tego słowa. Mam wrażenie, że to zmęczenie może być też potęgowane tym, że z mojego punktu widzenia, obserwatorki tych dyskusji, osoby z nadwagą i otyłe, to jest taka jedna z ostatnich grup, z których jeszcze wypada się czasem śmiać. Mówię to zupełnie wbrew sobie, ale patrzę na to w ten sposób, że kulturalni ludzie już dawno nie śmieją się z blondynek, wiedzą, że nie wolno wytykać innym koloru skóry czy innych takich cech fizycznych, a
pozwalają sobie na żarty albo jakieś takie niewybredne komentarze wobec osób z nadwagą. Z czego to się bierze, że tu jest jakaś taka podwójny standard? Myślę, że przede wszystkim nadwaga jest postrzegana jako problem kontrolowalny i jako problem, który prowadzi do negatywnych konsekwencji. Czyli innymi słowy, postrzegana jest jako coś, na co ludzie mają wpływ, a jednak nie wykorzystują tej mocy, tak? Nie wpływają na rozwiązanie tego problemu, nie rozwiązują go i to prowadzi do negatywnych konsekwencji, a więc dajemy sobie prawo, żeby ich jakby ukarać, powiedzieć, że sobie są sami winni albo nawet są winni tego, że obciążają budżet, że generują koszty, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, więc myślę, że to, że nadwaga niesie, czy otyłość, tak, niesie negatywne konsekwencje i to, że postrzegana jest jako problem kontrolowalny, czyli zależny od danej osoby, od jej wyborów, jest przyczyną tego, że tak mało empatii tutaj wykazujemy jako społeczeństwo, tak, względem tych osób i tak często je obwiniamy. Bardzo ciekawe, co pani mówi, no bo pokazuje takie drugie dno tych komentarzy właśnie też pouczających, tych dobrych rad o diecie i sporcie. Ja tutaj przytoczę taki cytat z profesora Pawła Bogdańskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Ostatnio mieliśmy artykuł, w którym się wypowiadał i on powiedział coś takiego, że jak ktoś waży około 100 kg, to średnio dzięki diecie i ćwiczeniom w całym swoim cyklu odchudzania zredukuje masę ciała o 3-5 kilogramów i no niemal na pewno za chwilę znowu utyje. No i to pokazuje taką naprawdę ciężką walkę, którą te osoby toczą, a zderzają się z komentarzami właśnie jakby to dało się bardzo łatwo kontrolować. Pani mówi, że to motywacją jest jakaś chęć ukarania, tak? Takiego chyba odegrania jakichś swoich własnych złych emocji, a niekoniecznie pomoc. Może czy chęć ukarania, poszukiwania jakiejś sprawiedliwości na świecie, porządkowania tego świata według jakichś uproszczonych schematów, tak? Jeżeli powiem sobie, że ten ktoś jest sam sobie winien, to jakby mam to zaszufladkowane i mam, może przez chwilę taki ktoś czuje się lepiej. Niektórzy mówią o motywowaniu w ten sposób, także myślę, że pobudki są różne, różne za tym stoją motywy. I różne korzyści te osoby, które w taki uproszczony sposób myślą i to robią, czerpią. A popatrzmy teraz na tą drugą stronę, czyli na te osoby, które no, są w tej sytuacji problemu zdrowotnego i słyszą te komentarze, czytają je. Jak to na nie wpływa i czy to rzeczywiście motywuje? Wszystkie znaki i te płynące z badań i te płynące z mojej praktyki pokazują, że to na pewno nie wpływa dobrze. Mamy sporo danych, które pokazują, że to wręcz powoduje pogorszenie, jeżeli chodzi o zachowania zdrowotne, jeżeli chodzi o to, jak ktoś sobie radzi z problemem nadmiernej masy ciała, czyli badania eksperymentalne, w których osobom prezentuje się albo jakieś stereotypowe, pokazane w negatywnym świetle obrazy osób z otyłością. Po takiej ekspozycji obserwuje się wzrost konsumpcji w grupie osób badanych albo w innych badaniach na przykład prezentowano rozmowy pomiędzy lekarzem a osobą z otyłością i ta rozmowa była albo taka wspierająca, albo piętnująca i po przeczytaniu takiego scenariusza, w którym ta rozmowa była piętnująca, osoby wykazywały mniejszą motywację do zmiany nawyków, mniejszą chęć do tego, żeby jakoś wkładać energię w rozwiązywanie swojego problemu. Także to są przykłady badań, które pokazują, że nie, że efekt jest zupełnie odwrotny. Natomiast muszę też powiedzieć, skąd prawdopodobnie bierze się takie przekonanie, że trzeba głośno mówić o tym, że jest to problem i trzeba te osoby, tak powiem, uświadamiać, czasami brutalnie. I to poniekąd też się wiąże z pewnymi zjawiskami w psychologii. Otóż istnieją pewne standardy takie społeczne, normy społeczne, które także regulują nasze zachowanie. Czyli ludzie boją się powiedzieć głośno, że coś jest okej, że akceptują na przykład otyłość, bo kojarzy im się to z tym, że to stanie się normą i w ten sposób te zachowania, ten problem przestanie być regulowany, tak? Czyli boimy się, że jak pokażemy swoją akceptację, to raptem wszyscy będą otyli? O to chodzi?
Myślę, że taka obawa kryje się gdzieś w głowach osób, które mają potrzebę pokazywać swoją nieakceptację wobec tego problemu. Może to się wiązać właśnie z tym, że akceptacja im się kojarzy z tym, że przestaniemy jakoś ten problem uwypuklać, przestaniemy mówić o tym, jakie to niesie negatywne konsekwencje i że w ten sposób stanie się to normą i będzie wpływało demotywująco na wszelkie rozmowy. Ale to brzmi jak jakieś magiczne myślenie, bo nikt, nie wiem, może przesadzam, że nikt, ale no nie ma jakiejś powszechnej chęci bycia otyłym. Raczej mamy odwrotny problem. Ludzie nawet szczupli mogą popadać w obsesje dietetyczne właśnie z obawy przed tym problemem. No pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo myślę, że te obsesje i to, że robią te osoby szczupłe, akurat jest związane z tym, że silną normą społeczną jest bycie szczupłym. Także w zasadzie to tak działa motywująco. To pytanie, co z tego wychodzi, prawda? Bo to, że ta norma jest formą takiej presji i w zasadzie obsesji nawet u niektórych osób, to nadal nie jest taka zdrowa motywacja, nie? Czyli to, o czym mówię, i funkcjonowanie tych norm społecznych działa w sposób regulujący nasze zachowanie. I to jest fakt. Tyle tylko, że różne zachowania w różnym stopniu podlegają kontroli. To powiedziałam na początku. I jeżeli chodzi o otyłość, to jest problem, który w umiarkowanym stopniu podlega kontroli. I nawet można powiedzieć, że bardzo wysoka motywacja do odchudzania, ja nawet ją czasami nazywam zbyt wysoką, no wcale nie jest tą najlepszą motywacją. Czyli jeżeli ktoś bardzo siebie nie lubi, jeżeli ktoś bardzo czuje się wykluczony, jeżeli ktoś się wstydzi wyjść, czuje na każdym kroku piętno związane z otyłością, to taka osoba może wkładać większe wysiłki w zmianę swojego zachowania, ale to jeszcze nie znaczy, że będzie miała lepsze efekty, bo ta motywacja, która jest wspierająca, ona jest taka umiarkowana, gdzie ktoś działa, ale z pewnym dystansem, gdzie się angażuje, ale z drugiej strony nie jest to warunkiem jego być albo nie być, nie jest to warunkiem jego samooceny, tego, w jaki sposób myśli o sobie, tak? Czyli można powiedzieć, że takie umiarkowane zaangażowanie, umiarkowana motywacja z pewnym dystansem i jednak połączona z samoakceptacją będzie najskuteczniej wspierała osoby, które mają ten problem w jego rozwiązywaniu. Natomiast taka motywacja, gdzie dla tych osób są dwie ścieżki, albo schudną, albo będą odrzucane przez innych ludzi, to jest zbyt duża presja i ona dokładnie przynosi skutki odwrotne. Chciałabym, żebyśmy tutaj trochę podrążyły, bo powiedziała pani samoakceptacja, a z drugiej strony padło też takie zdanie, ktoś bardzo siebie nie lubi. Mamy na to chyba umiarkowany wpływ, a może nie, może się mylę, ale rozumiem, że jeżeli ta niechęć do siebie jest u nas bardzo duża, to nawet dieta ostra, ćwiczenia i wielka motywacja może nas zwyczajnie blokować. Proszę powiedzieć o tym psychologicznym aspekcie odchudzania. Jaki stan psychiczny, jaka pogoda ducha? W czym tkwi sekret tego psychologicznego stanu, który pomaga w odchudzaniu? Na pewno z jednej strony powinno być to zaangażowanie i faktycznie tutaj dostrzeganie problemu. Czyli ktoś musi chcieć, żeby się zmienić, no trzeba widzieć jakieś korzyści z tej zmiany, tak? Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale druga rzecz, trzeba wierzyć w to, że to się da zrobić i wierzyć w to, że ja jestem w stanie w tym wytrwać, tak? Że jestem w stanie sobie z tym poradzić. I ten drugi element, ta wiara we własne możliwości, powodzenie całego procesu, mocno wiąże się raczej z takim pozytywnym klimatem. Teoria mówi, że ewidentnie emocje pozytywne, wsparcie ze strony innych osób będzie wspierało to poczucie skuteczności. I nic nam nie da straszenie ludzi, uświadamianie ich, że problem istnieje, jakie może przynieść konsekwencje, jeżeli oni nie będą wierzyć w siebie, jeżeli będą czuć się zaszczuci, przestraszeni całą sytuacją, będą mieć pretensje do siebie, że nie są w stanie podołać temu. Przy niskim poczuciu własnej skuteczności niewiele da się zmienić. A co by pani poradziła osobom, które tak jak ja czytają sporo komentarzy, no w których jest dużo, no czegoś chyba nazwałabym to hejtem, właśnie takiego niechcianego, dosyć agresywnego poradnictwa i upraszczania tego problemu. Czy od tego się odcinać, dystansować, dyskutować z tym, w jaki sposób no przejść do tego stanu tej samoakceptacji i takiej pogodnej motywacji do zmiany? Ja dyskutuję z takimi osobami, ale nie powiem, że mam dobre efekty. Trudna sprawa.
jednak podejmuję tę dyskusję, nie jestem bierna. Efekt jest taki, że niekoniecznie trafiam do tych osób, które hejtują, ale wspieram te osoby, które ten hejt czytają. Czyli jak widzę taki hejterski komentarz jakiegoś specjalisty na przykład, to ja się spodziewam, że do niego może niewiele dotrzeć, chociaż przyznam, że kiedyś myślałam, że szczerze dotrze, także to nie jest tak, że ja z góry zakładam, że nie dotrze, tylko zawsze próbowałam to zrobić z jakąś nadzieją, że jeżeli to uzasadnię merytorycznie, pokazując jakieś przykłady, badania, porównania, to dotrę, ale rzadko to się udawało. Natomiast to, co się przy okazji dzieje, to dostarczanie wsparcia osobom, które może nie umieją tego tak nazwać jak ja, może nie dysponują taką wiedzą, ale właśnie dzięki temu, że to czytają, układają sobie w głowie. Bo trzeba powiedzieć, że ludzie są naprawdę w trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy komunikaty mówiące o tym, że otyłość jest problemem, że mamy epidemię otyłości, że trzeba z nią walczyć, że promowanie diety i tak dalej. Z drugiej strony mamy właśnie ruchy, które mówią o akceptacji, osoby, które o tę akceptację się upominają i normalizowanie tego problemu w jakiś sposób. I w sumie taki przeciętny odbiorca tych komunikatów trochę gdzieś próbuje wybierać pomiędzy jednym a drugim i się w tym gubi i być może właśnie bez jakiegoś takiego głosu wyjaśnień albo tkwił w tym dylemacie, albo w jakiś taki niezbyt świadomy sposób, albo taki niezbyt szczęśliwy sposób opowie się po którejś stronie. Natomiast dzięki myślę temu, że ja próbuję z tym dyskutować i to wyjaśniać, myślę, że pomagam tym osobom jakoś tak zrozumieć to i wcale nie wybierać pomiędzy na przykład leczeniem otyłości, a akceptowaniem osób z otyłością, tylko godzeniem jednego z drugim. Prawdopodobnie skutecznie dotrzeć się da do osób, których intencje są naprawdę szczere, bo do tych, którzy pod spodem mają tą chęć ukarania, pewnie będzie trochę trudniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Januszewicz z Instytutu Psychodietetyki i SWPS. Dziękuję również. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.